W Parlamencie Europejskim otwarto wystawę poświęconą błogosławionej rodzinie Ulmów z Markowej. Błogosławiona rodzina Ulmów, Józef, Wiktoria i ich 7 dzieci, w tym 1 nienarodzone, za miłość zapłacili najwyższą cenę, cenę śmierci. W czasach niemieckiego terroru ukrywali w swoim domu w Markowej żydowskie rodziny. Nocą z 23 na 24 marca 1944 roku do Markowej przyjechali niemieccy oprawcy. Cała rodzina Ulmów wraz z ukrywającymi się Żydami została rozstrzelana. Wczoraj na wniosek europoseł PiS Beaty Kempy w Parlamencie Europejskim otwarto wystawę poświęconą polskim męczennikom. W pracach nad inicjatywą udział wziął rzeszowski oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Wystawie towarzyszyło hasło Ulmowie, polscy Samarytanie. Jest przepiękna wystawa, która upamiętnia błogosławioną rodzinę Ulmów. Józef, Wiktoria, 6 dzieci i 7 to nienarodzone, błogosławione. Tutaj dzisiaj idzie wielkie przesłanie, że rodzina jest siłą, że rodzina potrafi znieść wszystko, co najgorsze, nawet śmierć. To są polscy Samarytanie, ponieśli śmierć za człowieczeństwo. Niemcy mieli świadomość, kogo zabijają. Niemcy mieli świadomość, co robią, jeśli idzie o zagładę Żydów, o zagładę Polaków. Proces beatyfikacyjny rodziny Ulmów rozpoczął się w 2003 roku. Męczenników wyniesiono na ołtarze 10 września ubiegłego roku. Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką obchodzimy w Polsce 24 marca, w rocznicę ich męczeńskiej śmierci.